Serdecznie witam prezydenta elekta panią Sabinę Nowosielską. W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie Koźlu, powołanej do przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla, mam zaszczyt wręczyć pani prezydent Sabinie Józefie Nowosielskiej zaświadczenie o wyborze na prezydenta miasta Kędzierzyn Koźle, gratulując otrzymanego mandatu, zaufania i życząc sukcesu w sprawowaniu tego mandatu dla dobra miasta i jego mieszkańców. Wszystkiego najlepszego, naprawdę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Obejmując urząd prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle. Tak mi dopomóż Bóg. Panie prezydencie. Bardzo wszystkim. Ja bym prosiła, żeby się Państwo siedli. Chciałabym coś powiedzieć. Szanowni radni, szanowni zgromadzeni goście, szanowni mieszkańcy Kędzierzyna Koźla, szanowni przyjaciele. To ogromny zaszczyt być wybraną przez mieszkańców Kędzierzyna Koźla do sprawowania takiej funkcji, jaką jest prezydent miasta Kędzierzyna Koźla. To też duże zaufanie dla mnie, ale też i duże wyzwanie. Ja wyzwań się nie boję, ale sama nigdy nic nie zrobię. Szanowni radni, chciałabym, ażebyśmy razem dla Kędzierzyna Koźla przez te najbliższe 4 lata zrobili tak dużo, jak oczekują od nas wyborcy. Chciałabym bardzo, żeby przekraczając próg Urzędu Miasta, idąc na sesję, byliśmy jednością. Tylko jedność spowoduje, że osiągniemy sukces. Nie wyobrażam sobie kolejnej kadencji, która będą zwady, będą kłótnie, będą, no nie wiem, obrażanie się. Każdy z nas ma misję. Misję, którą powierzyli wyborcy. I razem osiągniemy bardzo dużo. Razem osiągniemy sukces, bo mieszkańcy na to zasługują. Jesteśmy tutaj tylko po to, ażeby służyć naszemu miastu Kędzierzyn-Koźle. 24 lata temu przyjechałam do Kędzierzyna-Koźla, studiowałam w Krakowie, wróciłam. Teraz miasto znalazłam dobrą pracę, w której się realizowałam przez 24 lata. Kędzierzyn-Koźle się wyludnia. Chciałabym, żeby za naszej kadencji młodzi mieszkańcy albo zostali tutaj po skończeniu szkoły, albo po skończeniu studiów przyjechali, bo będzie na nich czekać praca. To jest podstawa, żeby ożywić nie tylko gospodarczo nasze miasto, ale generalnie ożywić. Dlatego będę wspierała każdą formę zwiększenia, powstania nowych form pracy. To był mój priorytet, jeżeli chodzi o program wyborczy. Tak jak powiedziałam do Państwa, ja zrobię wszystko, ażebyśmy razem zrobili dla naszego miasta to, czego od nas oczekują wyborcy. Ożywimy to miasto, bo stać nas wszystkich na to. Każdy z Was jest niesamowitą osobą. Widzę potencjał tak duży, że razem potrafimy
Ja mówię góry przestawiać, no ich nie mamy, tylko mamy górę świętej Anny. Ale apeluję do wszystkich, ażeby przekraczając ten próg po raz drugi, staliśmy się jednością. I tego sobie, mieszkańcom i wam, kochani radni, życzę. Dziękuję bardzo.